www.grzajnikowy.pl. Praca kipera herbacianego jest ciekawa, ponieważ poza tym, że kosztujemy masę różnych herbat i że mamy odpowiednio rozbudowane kubki smakowe i wyćwiczone zmysły, ponieważ nie tylko chodzi o to, że biologicznie i naturalnie z urodzenia jesteśmy bardziej, powiedzmy, do tej pracy się nadający, czyli mamy dużo kubków smakowych, wrażliwy węch, ale mamy też to wyćwiczone, ponieważ w wielu sytuacjach jest tak, że osoba nawet mało wrażliwa na zapachy i smaki jest w stanie dzięki doświadczeniu, dzięki temu, że spróbowała w życiu wiele herbat, po prostu nabrać wprawy i móc to robić lepiej niż ktoś, kto ma bardzo wrażliwy smak, ale się po prostu na tym nie zna i nigdy tego nie robił. Więc poza tym, że degustujemy tyle pysznych herbat, to jeszcze posługujemy się bardzo ciekawymi narzędziami, które to narzędzia są znormalizowane. To, co ja tutaj mam, to jest zestaw do degustacji herbaty, taki potocznie nazywany z angielskiego cup taster. W nim parzy się herbatę po to, żeby sensorysta mógł jej skosztować i mógł ją opisać. Czemu się tego używa? Po to, żeby zlikwidować jak najwięcej zmiennych. Kiedy chcemy coś powiedzieć o herbacie i porównać ją z inną herbatą, czy raczej kiedy mamy dwie herbaty, o których chcemy coś powiedzieć, to po to, żebyśmy mogli zrobić to w miarę obiektywnie, musimy je zaparzyć identycznie, w miarę możliwości. Mamy tę samą temperaturę wody, tę samą dozę herbaty, te same warunki parzenia, czas parzenia, no i to samo naczynie. Ale kiedy mówimy o sensorystach herbacianych, okazuje się, że musimy opuścić jedno konkretne laboratorium, gdzie powiedzmy dwóch sensorystów kosztuje. Musimy się rozejść na cały świat. No i jak tutaj zapewnić jednolitość warunków? A no bez problemu, termometr każdy ma, stoper też każdy ma. Ale okazuje się, że problemem pojawiło się naczynie. Ponieważ każdy sensoryk mógłby herbatę przygotować, mimo że w tej samej wodzie i w tym samym czasie i z tą samą dozą, ale w czymś innym. Ona smakuje inaczej. Pojawiła się zatem norma, która opisuje taki właśnie cup taster. Coś, co na co dzień jest zupełnie niepraktyczne. Chociaż znam takich, którzy lubią sobie w tym parzyć i w ogóle używają i piją. Jest super. Ale to zawsze ma taki kształt, zawsze ma taką formę, ma dwa rozmiary. Norma podaje mały i duży zestaw, które mają ujednolicone wymiary, ujednoliconą objętość, materiał, wszystko. Jak to wygląda, co to jest? To jest taki śmieszny zębaty kubek. On ma ząbki, przez które się przecedza. Do tego jest wieczko, które to wieczko ma oczywiście dziurkę, żeby możliwe było zlanie naparu. I to wieczko w ten sposób tu pasuje, że nie zatyka w całości tych zębów, tworząc taką możliwość zlewania. Tworzy taki, no takie sitko, można by powiedzieć, w dużym, jakby w dużej przenośni sitko. No i do tego jest oczywiście czarka, w której to czarce się znajduje no, napar herbaciany, zlany. Jak się tego używa? To jest fajne, ponieważ żeby zlać napar do tej czarki, musimy po prostu w ten sposób to oprzeć. Średnica tej czarki, odpowiednio zgrana z wysokością całego tego zestawu, sprawia, że to wisi po prostu w powietrzu, tymi ząbkami w dół i herbata się zlewa. Dlaczego tak to jest? Dlaczego nie moglibyśmy tego po prostu od tak zlać, jak z czajniczka, wiecie, potrząsnąć, wykapać i ogólnie po prostu przelać? Nie robimy tego, dlatego że istotny dla nas jest czas zlewania. Rzadko kiedy używa się jednego takiego zestawu. Tych zestawów jest dużo. Taki kiper ma, powiedzmy, stół zastawiony na przykład 10 takimi zestawami i kapuje 10 różnych herbat. I jak to robi? No, po prostu zalewa. Tutaj wsypuje się odpowiednią dozę herbaty i wlewa się wodę, zamyka, następny. Wlewa wodę, zamyka. Wlewa wodę, zamyka. I w ten sposób mierzymy czas zbiorczo. Nie ma tak, że dla każdego zestawu jest stoper. Po prostu zaczynamy od pierwszego i kiedy ten pierwszy już się zaparzy, jesteśmy w stanie go zlać. Ale zwróćcie teraz uwagę, że zlewamy to normalnie. I tutaj na przykład są duże liście, w następnym są mniejsze liście, zatykają to mniej lub bardziej. Czas zlania jest zawsze różny. No i że my to wykapujemy. Po pierwsze długo to trwa, a po drugie trwa to różnie przy każdym zestawie. No i w ten sposób ta ostatnia jest przeparzona. Dlatego my robimy to w ten sposób, że przychodzi czas i zlewamy. Następny zlewamy. I to samo sobie ścieka, a my mamy mniej więcej to samo tempo, co zalewaliśmy, to tempo zlewania. Dzięki czemu przy ostatnim mamy wciąż ten sam czas parzenia. Taka ciekawostka na temat
tej formie. Poza tym, moim zdaniem, świetnie to wygląda. To jest takie, wiecie, zlewa się. Nikt się tego nie spodziewa, że to zrobicie, nie? To jest fajne. Zaparzymy sobie coś, ponieważ będę musiał Wam pokazać, jak pić. Co zaparzymy? Zaparzymy sobie ulonga. Jak zaparzymy? Ano zaparzymy zgodnie z normą, ponieważ to także jest znormalizowane. Są dwa sposoby parzenia herbaty w takim zestawie. Pierwszy sposób to próba ognia. Brzmi nieźle. Próba ognia. Polega to na zepsuciu herbaty. Bierze się herbatę i parzy bardzo długo. I dzięki czemu wyciągamy z niej wszystko. Nie tylko aromat i smak, ale też wyciągamy z niej to, co nie jest w herbacie pożądane, czyli gorycz, wrażenie ściągania, w ogóle wszystkie garbniki, bo musimy to też opisać i ocenić. Próba ognia polega na standardowym zaparzeniu herbaty, która jest po prostu niedobra, ale daje się opisać jak najszerzej. Drugie parzenie to parzenie, powiedzmy, mające odzwierciedlać to, co klienci, ostateczni konsumenci będą robili z tą herbatą. Czyli tutaj już parzymy zgodnie ze sztuką, można by powiedzieć. Na to też jest norma. Osobno na ulonga, osobno na puera mamy różne parametry. Generalnie zaparzamy to mniej więcej tak, jak będzie to robił klient. Co więcej, na potrzeby krajów, gdzie w zwyczaju jest dodawanie mleka, jest nawet w normie powiedziane, jak przygotować taką herbatę z mlekiem, ponieważ sensoryk musi wiedzieć, jak ona będzie smakowała z mlekiem. Bo klienci będą w większości dodawać tego mleka, więc nie można sprzedać wyśmienitej herbaty, która z mlekiem okazuje się nie do wypicia, bo będzie to strzał w kolano. To też jest i na to specjalna norma. My zrobimy próbę ognia, po to, żebyście zobaczyli, jak to zepsuć. Jak zepsuć herbatę właśnie po kipersku. Użyjemy odpowiedniej ilości. Próba ognia to jest zaparzenie zawsze wrzątkiem, parzenie trwające 6 minut i parzenie 2 gramów na 100 ml, czyli przy małym kaptejsterze to będzie 2,8 grama herbaty. My mamy ulonga Formose. No tak po prostu, żeby nie było zbyt banalnie, żeby nie była czarna herbata. Parzymy. Kiedy mamy już gotowy napar, musimy zastanowić się, w jaki sposób się go napić. To nie jest takie proste, każdy potrafi się napić, ale żebyśmy mogli dokładnie poczuć wszystkie aspekty naparu, musimy go rozprowadzić w ustach w specyficzny sposób, w bardzo szczególny. Jak pamiętacie, mówiłem, herbata bombarduje nam trzy zmysły. Przede wszystkim wąchamy, a to już w momencie, kiedy przystawiamy do ust, czujemy nosem zapach. To jest, powiedzmy, to pierwsze wrażenie. Zanim poczujemy smak, czujemy zapach herbaty. Ale czujemy go również wewnątrz ust. Jak czujemy zapach wewnątrz ust? Od tyłu, po prostu do nosa dostaje się napar. Możecie sprawdzić to w ten sposób, że zatykacie na przykład nos i bierzecie coś aromatycznego do ust i dopiero nie odtykając z nosa, staracie się poczuć, co to jest. No i właśnie czujecie. Właśnie jesteście w stanie poza podstawowymi smakami wyczuć ten aromat, mimo że nos macie zatkany. To służy temu, również służy wypicie w szczególny sposób. Jak się to robi? Musimy siorbać, czyli coś, co byłoby w sumie niekulturalne, gdybyśmy to zrobili na 5 o'clocku, u królowej, wiecie, straszne faux pas. Tymczasem kiperzy herbaciani siorbią. Zresztą nie tylko oni, bo siorbią w sumie wszyscy kiperzy. Dlaczego się siorbie? Chodzi o rozpylenie tego w ustach. Rozpylenie naparu w jak największej objętości ust. Jak rozpylamy? Otóż przechylamy naczynie do ust, albo łyżkę cuppingową, jeżeli się używa. Przechylamy do ust, wciągając dużo powietrza przez małą dziurkę, mały dzióbek. I w ten sposób, kiedy już odpowiednio przechylimy, ten napar w końcu zacznie mieć kontakt z ustami i zostanie tak jakby porwany tym ciągiem powietrza. Nie cały naraz, tylko warstwowo, stopniowo, porwany i rozpylony w środku. Dzięki temu ma kontakt z większą ilością kubków smakowych, rozpyla się, ma kontakt z kolei z nosem i działa również na nasze
wrażenia dotykowe. Ponieważ tak jak mówiłem, wąchamy, smakujemy i czujemy dotyk. W zależności co akurat chcemy zbadać, bo bierze się zawsze kilka łyków. To nie jest tak, że raz siorbniemy i wiemy wszystko. Musimy się skupić na konkretnych rzeczach. Kiedy skupiamy się na smaku, musimy posmakować, wiecie, pomielić jakby językiem, rozprowadzić. Kiedy z kolei chcemy poczuć dokładnie ten dotyk, musimy poczuć to również na dziąsłach. Rozprowadzamy językiem po policzkach, po całych dziąsłach. A kiedy skupiamy się na aromacie, musimy rozpylić jak najbardziej i wtedy spróbować przepuścić jeszcze przez nos od środka jakby to powietrze, to, które mamy w ustach. Tak, w ten sposób jesteśmy w stanie poczuć wszystko bardziej. Polecam Wam spróbować, bo jeżeli będziecie mieli na przykład zwykłą herbatę, jakąkolwiek, cokolwiek, coś, co ma smak, nie wodę, cokolwiek, co ma smak, możecie spróbować napić się normalnie i spróbować właśnie w ten sposób siorbnąć. I wtedy będziecie czuli różnicę. Co jeszcze ciekawego warto wiedzieć? Ano to, że jeżeli coś analizujemy pod kątem zapachu, warto wyczyścić nos, w sensie takim, żeby wyzerować sobie wrażenia smakowe. Zauważyliście na pewno, że do sushi podaje się imbir, który ma jakby za zadanie oczyszczać kubki smakowe między poszczególnymi kawałkami sushi, żeby lepiej się cieszyć tymi różnymi smakami. To samo da się zrobić z nosem, ponieważ my przyzwyczajamy się do zapachów. Dowiedziono, że jesteśmy w stanie nie wyczuć zapachu dużo powyżej jego progu wyczuwalności, jeżeli jego stężenie narasta stopniowo. Ponieważ my się przyzwyczajamy, a nasz mózg po prostu ignoruje ten zapach jako element tła. Więc może się okazać, że przyzwyczajimy się do jakiegoś zapachu i nie będziemy w stanie dobrze go opisać. Wtedy co robimy? Zlewamy herbatę. Akurat ta pora. Co wtedy robimy? Musimy powąchać coś zupełnie neutralnego. Dowiedziałem się od jednego właśnie z sensorysty, że wącha się wewnętrzną część łokcia, ponieważ tutaj jest w zasięgu nosa najbardziej neutralne zapachowo miejsce. Oczywiście nie rękaw, który tam pachnie proszkiem czy tam czymś, oby proszkiem, tylko skórę naszą. Wąchamy po prostu przez chwilę wnętrze łokcia i po chwili znów mamy jakby zresetowany nos. Znów czujemy te zapachy jak należy. Uwaga, teraz w praktyce. Herbata zlana. Jak widzicie, napar jest cały tutaj i jest wysokość odpowiednia, żeby nie dotykał samego naczynia. Co teraz robimy? Przewracamy to do góry nogami i strząsamy. Po to, żeby fusy znalazły się na wieczku. Teraz, kiedy mamy je tutaj, zwyczajnie odwracamy wieczko i prezentujemy je. O, właśnie tak. Teraz mamy fusiska na miejscu, napar i w ten sposób wygląda zestaw. I tych zestawów jest cały rząd. Pozostaje degustacja. Mamy przygotowany napar, który jest w tej czarce. Jeżeli jesteśmy sami, po prostu sobie degustujemy, no to posiorbujemy sobie z takiej czareczki i z kolejnych czareczek, kiedy mamy więcej tych zestawów. Kiedy natomiast jest więcej sensoryków, którzy do tej jednej ciarki się zlatują, wchodzi do użytku łyżka cuppingowa, czyli specjalna łyżka, którą się nabiera i z niej się zsiorbuje się z niej herbatę. Ta łyżka jest srebrna. Nie jest to łyżka o takim tradycyjnym kształcie, bo właśnie łyżka jest wydłużona po to, żeby móc ją wkładać do ust, jak się je zupę, prawda? A ta łyżka nie wędruje do ust, ona służy tylko do przechylenia tutaj w kontakcie z wargami, więc ona jest okrągła, przypomina trochę chochle. Jest ze srebra po to, żeby nie wpływać na smak naparu. Srebro jest w miarę takie neutralne smakowo, ponieważ może się to wyda dziwne, ale łyżka ma smak. Zwykła taka stalowa łyżka ma smak, no i może to zaburzyć. Co ciekawe, w herbacie również możemy wyczuwać metaliczność. No i możemy to opisać mylnie, kiedy łyżka jest metaliczna. Takie łyżki gwarantują fajne degustowanie i higieniczność, ponieważ tych kiperów jest kilku, nie muszą wszyscy kosztować z jednej czarki, tylko mają taki jakiś kubek z wrzątkiem i wyparzają tę łyżkę tam za każdym razem, nabierają, wyparzają, nabierają, kosztują, smakują. Więc tak się to odbywa przy większej grupie. Co więcej, srebro pomaga jeszcze w tym, że możemy ocenić ciekawiej kolor. Przy herbacie najczęściej robi się to właśnie na tle białej ceramiki, dlatego to jest z białej porcelany, żeby po prostu było białym, neutralnym tłem. Ale zauważcie, że sommelierzy, którzy degustują wino, mają na szyi na łańcuszku taką czareczkę srebrną i ta czareczka ma na środku takie wybrzuszenie na dnie. Kiedy wleje się tam wina, to dno właśnie
działa jak takie lusterko, które widzieliście przy oglądaniu języka, trochę takie powiększające. Ono łapie światło i prześwieca jakby przez wino. Dzięki temu można ocenić dokładnie kolor wina. No więc troszeczkę na tej srebrnej łyżce mamy tę akcję, że jest po prostu srebro, które lśni i widzimy kolor herbaty dokładniej. Ale myślę, że biała czarka wystarczy, żeby w pełni opisać. Więc kosztujemy. Najpierw wącham łokieć, uwaga, żeby było zupełnie czysto w nosie. I od razu czareczka. Piękny zapach. I smak trochę mniej piękny, ponieważ jest to próba ognia. Haha, garbuje język. Bardzo czuć taniny. I właśnie można nawet nie używać, tak jak miałem wcześniej, proszku taninowego, tylko przeparzyć sobie herbatę i poczuć, jaka ona jest intensywna, jaka ona jest ściągająca, jakie to jest ciekawe uczucie. Macie wrażenie, że przestajecie kontrolować język. Tak czy inaczej, napiłem się źle, bo trzeba siorbać. Uwaga, jeszcze raz. Zwróćcie uwagę, że jesteście w stanie jakby przepuścić powietrze z ust nosem, co daje ciekawsze wrażenia. I teraz musimy kilka razy się napić, żeby wszystko poczuć. Pierwsze, co bombarduje nam język, no to właśnie to ściąganie. To już mamy, to już wiemy, ale chcemy poczuć smak. Bo wyłączamy części mózgu, których nie używamy. Nie wiem, czy to potraficie. W każdym razie nie chcemy teraz poczuć aromatu tej herbaty. Nie chcemy poczuć tego ściągania. Chcemy poczuć smak, czyli jeden z pięciu. Czy to jest słodkie, czy to jest kwaśne, czy jakie to jest. Kosztujemy. Rozprowadzamy po języku, po ustach. I sprawdzamy, co czujemy. Moim zdaniem gorycz trochę, no siłą rzeczy musi być, bo to jest przeparzone. Jest gorzkawa, jest kwaśnawa. To przede wszystkim wyczuwam. Kwaśność i gorycz. Słodyczy nieszczególnie. Na pewno nie czuję ani umami, ani słoności, więc gdzieś tam jest to troszeczkę słodkie. Jak się w ogóle wypowiedzieć teraz? Jak to powiedzieć? Bo czuję kilka rzeczy, ale coś bardziej, coś mniej. Ano, używamy pięciostopniowej skali. Co ta skala mówi? Tylko tyle, że coś jest bardziej, a coś jest mniej. I te 5 stopni wystarczy, ponieważ są osoby, które chciałyby procentowo mówić na przykład, że czuję tak 80% goryczy, 10% kwaśności, ale nie, słuchajcie, no już mówiłem, nasz język to nie jest linijka. Ja nie wierzę, że ktoś jest w stanie na 100-stopniowej skali, czyli 100%, prawda, powiedzieć 17, a tu 18, nie, no wygłupiamy się, zawracamy głowę. 5 stopni wystarczy. Generalnie nie jest to najbardziej gorzka herbata, jaką w życiu piłem, ale gorycz wychodzi tutaj najwyraźniej, czyli jest powiedzmy czwóreczka, nie? Później jest trochę kwaśna, ale nieznacznie, tak dwójeczka. Kwaśna na 2, kwaśna na 2, gorzka gdzieś na 4. I pamiętajcie, nie chodzi o to, że wy czujecie gorycz w tej herbacie, bo ona jest przeparzona, ona będzie gorzka. Wy musicie porównać tę gorycz z innymi herbatami parzonymi w ten sposób. Ponieważ gdybym ja zaparzył na przykład herbatę czarną, tak, która robi się dużo bardziej gorzka, albo zieloną, co gorsza, to wtedy jest wyraźniej gorzkie. Ulong nie jest ogólnie gorzką herbatą. On jest gorzki, bo jest źle zaparzony, w sensie dobrze zaparzony, ale nie do picia zaparzony. Więc trzeba mieć to w głowie, bo gorycz będziemy zawsze czuli najwyraźniej, ale porównując z innymi ulongami, z inną herbatą, czy to jest gorzka herbata. Skupiamy się na smaku, skupiamy się na wrażeniu dotykowym. Czy możemy powiedzieć, że ta herbata jest ciężka, gęsta? Musimy znów pokosztować, znów posiorbać, znów rozprowadzić w ustach. Sprawdzamy, czy czujemy, że to jest oleiste, czy to jest raczej jedwabiste, czy to jest aksamitne w ustach. O co z tym chodzi? Jak my to chcemy opisać? Musimy przejść do opisu samej herbaty, a w tym celu musimy się posłużyć literaturą autorstwa kogoś, kto zadał sobie trud, żeby przygotować szczegóły właśnie takiej domowej analizy sensorycznej. Czego ja tutaj szukam? Przede wszystkim koła smaków. No, nawet mam założone. Koło smaków to jest narzędzie, którego używają sensoryści, nie tylko, do opisu smaku. Dlaczego? Bo
musimy nadać temu jakiegoś uniwersalnej formy. Musimy posługiwać się nomenklaturą, która będzie zrozumiała dla innych sensorystów, nawet jeżeli robimy to w warunkach domowych, bo no spójrzmy na nas. No, co my chcemy zrobić? No, pijemy sobie herbatę. No, na dobrą sprawę, ja nie jestem zatrudniony w jakiejś fabryce produkującą herbatę i muszę tutaj coś wymyślić. Ja po prostu chcę sobie ją opisać. Chcę ją opisać dla Was. Można w ten sposób prowadzić sobie bloga, można sobie prowadzić swoje notatki własne, można się wymieniać z przyjaciółmi gdzieś przez internet opiniami o jakiejś herbacie. I chodzi o to, że musicie przedstawić im pełny opis, pełny fajny opis, żeby oni mogli coś do tego dodać, coś z tego wynieść. Nie możecie powiedzieć, że no fajna, smakowała orzechami, nie, podoba mi się. To jest za mało. Nie możecie powiedzieć wyśmienita, bo to też jest za mało. Bo jeżeli chcecie bardzo dokładnie ją opisać, to musicie skupić się na wielu, wielu rzeczach. No i używa się do tego koła smaków. Co to jest koło smaków? Koło smaków to jest takie koło, które tak naprawdę jest kołem zapachów, a nie smaków, ponieważ koło smaków miałoby tylko 5 części, prawda? 5 smaków. Więc są tutaj aromaty, które możemy poczuć. Koła smaków mają różne postaci. Są koła ogólne, koła dla sommelierów do wina, koła dla baristów, napęczki, no i koła herbaciane, których nie jest napęczki. To koło ja zrobiłem sam, ponieważ uważam, że dla nas, takich domowych sensoryków, może ono odzwierciedlać nasze subiektywne odczucia. Ja nie potrzebuję mieć koła, które mi ktoś narzuca, które jest uniwersalnym i oficjalnym kołem, ponieważ to, że ktoś powie, że to koło obowiązuje na całym świecie do herbaty, to dla mnie troszeczkę za mało. Ja będę go używał, jeżeli będę chciał robić to zawodowo, wiecie. Będę po prostu takim sensorykiem z kołem, ale wiecie, kiedy ja jestem takim domowym sensorykiem z kołem, to ja chcę mieć koło, które mi się podoba, które ja zrobiłem, gdzie ja dałem coś od siebie, gdzie dołożyłem smaki, które gdzieś poczułem i wzorując się na innych kołach, jakichś baristycznych, jakichś ogólnych, herbacianych, stworzyłem coś, co jest dla mnie wygodnym narzędziem. To też, mając to koło, poruszamy się od środka na zewnątrz. Tak jest zawsze. Na środku smaki, wrażenia i później mamy już poszczególne aromaty. Te smaki i wrażenia smakowe są ogólnie czasem osobno, na osobnym kółeczku albo gdzieś w formie ramki. Samo koło aromatów ma piętra. Więc tak jak mówiłem Wam na początku, jest tych podstawowych zapachów kilka i również w przypadku herbaty wyznacza się takie grupy. W obrębie tych grup dopiero zaczynamy szukać głębiej. Czyli na przykład mamy owocowy. Wyczuwamy, że coś jest owocowe. Tyle jesteśmy w stanie powiedzieć od razu, prawda? Bierzemy tą herbatę, czujemy, no jakiś owoc. I już jest owoc, już idziemy w konkretną ćwiarteczkę tutaj na tym kole, gdzie znajdujemy cały zestaw aromatów owocowych. I to ma swoje piętra. To nie jest tak, że na tym kończymy. Tutaj mamy wymienione różne dalsze grupy owoców. I na przykład mamy co? No, cytrusy. Idziemy w cytrusy. Czujemy cytrus. Jesteśmy w stanie powiedzieć, że wśród tych owoców to raczej jest w stronę cytrusów gdzieś. Mamy krok następny na tym kole i idziemy dalej. Jaki ten cytrus? Staramy się go wysmakować, staramy się określić, co czujemy. Czy to jest bardziej grejpfrut, może mandarynka, może cytryna, bergamotka. I nie mówię tutaj o Earl Greyu, tylko możemy mieć po prostu herbatę, która ma gdzieś jakąś cytruskową nutę i jest zupełnie czysta. No i jesteśmy w stanie wymyślić sobie jeszcze kolejną część tego koła, której tu już tutaj nie ma, bo możemy określić część tego. Jeżeli stwierdzimy, że jest to cytryna, możemy się zastanowić, czy chodzi nam o miąższ cytrynowy, czy o skórkę cytrynową. Tyle, że to już jest bardziej rozbudowane narzędzie. Jeżeli jesteśmy sensorykiem, dla nas ma to znaczenie. Wąchamy wszystko. Świat poznajemy nosem. Im więcej poznamy zapachów i aromatów, tym lepiej będziemy w stanie coś opisać. To też nie wystarczy powąchać cytrynę. Trzeba ją otworzyć. Trzeba powąchać sam miąższ. Trzeba powąchać skórkę. Trzeba powąchać to białe, wiecie, w cytrynie. To też ma troszeczkę inny aromat i smak. I dzięki temu będzie to bogatsze. Więc możemy, idąc dalej, znaleźć jeszcze jedno piętro. Jaka to część tego owoca? Ale to pozostawiamy już konkretnemu opisowi. To też takie koło smaków powinno być używane
powiedzmy w trakcie picia. Nie powinniśmy się nim sugerować, nie powinniśmy się sugerować jakimś opisem wcześniejszym, ponieważ sugestia jest potężna w tej sytuacji. Ktoś mi powie, spróbuj tej herbaty, ona ma taki ciekawy orzeszkowy klimacik. No i co? No co ja mam wtedy poczuć? No, z siłą rzeczy będę myślał o tych orzeszkach ciągle, wiecie. A ja na przykład mógłbym tam nie poczuć orzeszka, albo na przykład ta osoba wiecznie czuje gdzieś orzeszki, bo je lubi i wszędzie orzeszki, orzeszki, a tak naprawdę ich tutaj nie będzie, tylko ktoś jest fanem orzeszków i ja mam to zasugerowane, ja już nie jestem obiektywny, więc starajcie się nie analizować tego koła wcześniej, co ja tu poczuję, może to, to, to i powiedzmy się nastawiać, że o, chciałbym tu poczuć cytrusy, bo ktoś napisał na opakowaniu, że fajna herbata na popołudnie z nutką cytrusów i ja teraz o, muszę je czuć. Nie, nie musicie, czujecie to, co chcecie, nawet róbcie własne koło z tego, co będziecie czuć, niekoniecznie się sugerujcie istniejącymi. Co chcę Wam powiedzieć o samym opisie herbacianym? Jak on powinien wyglądać? Jak zatem opisać herbatę? Jak należy to zrobić? I po co to zrobić? Tak jak Wam mówiłem, robimy to zupełnie amatorsko, więc robimy to po to, żeby podzielić się z kimś tymi wrażeniami i ewentualnie, żeby stworzyć własną bazę wydegustowanych herbat. Jeżeli zachowujemy jakąś, powiedzmy, powtarzalność w tym parzeniu, to może nam to dać taką, powiedzmy, listę rzeczy, które kosztowaliśmy, co dzięki temu pozwoli nam na przykład porównać zeszłoroczną herbatę z tegoroczną, albo z dwóch różnych plantacji tę samą, wiecie, w tym samym stylu. To jest bardzo fajne, jeżeli wkręcamy się już w taki świat, powiedzmy, herbat czystych, wyszukanych i zaczynamy amatorsko bawić się w sensoryka. Taki opis zatem nie jest dokładnie taki, jaki powinien być w przypadku sensoryka, ponieważ on nie będzie opisywał nam, powiedzmy, pochodzenia tej herbaty, bo co go to obchodzi? On pracuje na plantacji, gdzie on zawsze ma z tej samej plantacji herbatę, prawda? Jest tam odpowiedzialny za ciągle tą samą herbatę, więc bez sensu, żeby on sobie zapisywał, o, to jest herbata z tej plantacji, na której ja pracuję od 20 lat. Więc nie, my to robimy. Mamy nasz zeszycik herbaciany i notujemy, po pierwsze, mamy herbatę. Jaką? Mamy herbatę X. My mamy, pewnie już widzieliście, więc żadna tajemnica, ulonga. Jest to Formosa ulong, czyli herbata tajwańska. Jak widać, zresztą, o tym za chwilkę. Mamy to. Zapisujemy, co to za herbata, skąd pochodzi. Piszemy, kupiona w czajnikowy.pl w tym i w tym roku, zbierana w tym i w tym roku. Jeżeli nie wiecie, kiedy herbata jest zbierana, bo na przykład producent nie informuje, zwróćcie uwagę na datę ważności. Herbaty zwykle mają 2 lata od zbioru, od wyprodukowania daty przydatności. Czyli jeżeli na przykład widzicie, że jest do końca jakby września 2018, znaczy, że zrobiono ją w 2016 i był to zbiór, powiedzmy, no letni, skoro we wrześniu go tam zakończyli, no to późne lato, prawda? No i sobie to zapisujecie. Później analizujecie liść suchy. Analiza liścia suchego, czyli używamy pierwszego zmysłu, wzroku. Analiza liścia suchego polega na, jeśli pracujemy na plantacji, ocenieniu wad, ponieważ to, co my dostajemy, jest herbata, to już jest herbata bez wad. To nie jest tak, że ona mogła do nas dojść wadliwa, jeżeli chodzi o wady produkcji. To po prostu jest odrzucone na plantacji i tam sensoryk ocenia, czy to nie jest aby skiepszczone. My nie musimy, bo nie będzie siłą rzeczy. My oceniamy, na ile równo jest zwinięty ten listek, na ile jest równomierny i niepokruszony, na ile jest połyskliwy i niezwietrzały, na ile są jednolite fragmenty, ponieważ jeżeli będziemy mieli tutaj pył, czyli ta herbata będzie potrząsana, pokruszona, to wtedy on się zaparza dużo szybciej niż duże liście. Efekt jest taki, że wyjdzie nam to po prostu gorzkie, ponieważ te drobinki się przeparzą, zanim duże liście się zaparzą, więc jest to zła cecha, jeżeli mamy pył. Opisujemy to zatem. Mamy tutaj listki jednolite, prawda, kolor opisujemy brązowe, typowe dla ulonga tego typu, bo musimy spojrzeć, na ile jest to poprawne w swojej klasie. Nie możemy porównywać tego z herbatą czarną, bo generalnie gdybym dostał taką herbatę czarną, to bym poszedł z reklamacją, ale jak na ulonga, pięknie. Analizujemy to. Możemy powąchać. Albo tak, albo tak jak widzieliście, kiedy już w wygrzanym naczyniu potrząsamy suszem. Wtedy ogrzane listki pachną intensywniej. Możemy opisać ten zapach, co czujemy tak po prostu po liściach. Parzymy, opisujemy dalej napar. Jak wygląda?
porównujemy. Nie wahajcie się używać różnych porównań. Kolor naparu to też jest dość subiektywna rzecz. To nie jest tak, że ktoś będzie tutaj, prawda, przykładał jakąś skalę, wiecie. W internetach, jeżeli ktoś tam, prawda, robi jakąś grafikę, to wie, że każdy kolor ma swój numer i on jest powtarzalny. Mimo że monitor ma jakieś inne ustawienia, że każdy widzi inaczej, to nie. Chodzi o konkretną proporcję trzech podstawowych barw. Tutaj nie. Tu nie jest tak, że mamy skalę i porównujemy. O, to jest takie. Nie trzeba. Po co? Wystarczy, że opiszemy, jak widzimy ten kolor. Wyszedł taki żółtawy, miodowo żółtawy, ale bardziej nie taki miód, prawda, wiecie, jakiś ciemny czy coś, tylko jasny miodzik. Takim piwem nawet można by to troszeczkę tutaj pociągnąć. Takiego pilznera ma to kolor. Więc jest taki ogólnie słomkowo przyjemnie żółty z nutami piwno-miodowymi. I patrzcie, jaki piękny opis koloru. Super. Idziemy dalej. Mamy to zaparzone, mamy fusy. Po to one leżą na tym wieczku, żebyśmy się nimi mogli pobawić, ponieważ zaparzone fusy, a przy kolejnych parzeniach otworzą się jeszcze bardziej, dają nam więcej nam pokazują, więcej mówią nam o tej herbacie. Wyciągamy takiego liścia. Co widzimy? Widzimy po pierwsze, że to jest tradycyjny ulong, czyli w sensie widzimy przebrązowienia, przeczerwienienia przy nerwach i na krawędziach liści. Widzimy, że są pokruszone, to przez to, że jest to wyżej obrabiany ulong. Widzimy na przykład, czy są dziury po robalach. No bo mogły być robaki i o czym to świadczy? Wcale nie o tym, że to jest kiepska herbata, ponieważ nawet świadczy o tym, że nie było opryskiwane, że jest to bioherbata, bo były robale, które ją obgryzły, więc znaczy nikt ich nie przepędzał chemią, więc nawet jest to fajna cecha, ale z drugiej strony nikt by nie chciał mieć herbaty, która jest obgryziona, więc no, zwracamy na to uwagę. Opisujemy, krótko mówiąc, liście mokre po zaparzeniu, jak najdokładniej. No i wreszcie opisujemy smak naparu, czyli zapach, czyli teksturę, czyli smak. Koszlujemy, używamy 5-stopniowej skali i wyczuwamy według koła smaków, co czujemy. Idziemy sobie od środka, tak jak mówiłem, i na przykład opisujemy, że ma ona taki owocowy klimacik, ale nie są to cytrusy, nie jest to, powiedzmy, coś takiego. No właśnie, zaglądamy. Jagody. Czy są to jakieś jagodowe? No nie. Cytrusy? Nie bardzo. Suszone owoce? A tutaj już cieplej. Degustujemy, czujemy. Troszeczkę sprawdzamy, czy to daktyl, czy to bardziej rodzynka, czy to śliwka suszona. Sprawdzamy. No i jesteśmy w stanie opisać, że na przykład gdzieś tak 3 na 5 wyczuwam tutaj jakąś figę, powiedzmy. Idziemy dalej, czujemy, że jest coś więcej. Zastanawiamy się, co jeszcze czujemy. Herbata zawsze ma więcej smaków, niż nam się wydaje. Bądźmy na to otwarci. Ja wyczuwam tutaj coś zwierzęcego. Wbrew pozorom jest taka kategoria w ogóle. Mamy tam aromat futra, skóry, aromat łajna nawet czasem. Ja wyczuwam, że jest trochę skórzasta ta herbata. No i słód. Przede wszystkim jest słodowa, czyli w stronę gdzieś takiego podpiwka, trochę jakby piwa. Używamy koła i robimy rozbudowany, fajny opis, znajdując jak najwięcej tych smaków, ale nie kombinujemy, nie szukamy, jeśli ich nie ma. Może być herbata, która ma jeden, albo jeden plus coś tam majaczy, nawet trudno nazwać, ale fajne herbaty o rozbudowanym profilu mają kilka tych smaków, jakiś wiodący, kilka pobocznych, opisujemy to dokładnie. Parzymy kolejny raz, sprawdzamy, co się zmienia przy następnych parzeniach, jak cierpliwa jest ta herbata, opisujemy liście, no i ostatecznie opisujemy posmak, czyli to, co pozostaje nam w ustach, mniej więcej teraz, o, kiedy już nie mamy tego naparu. No i wiecie co? Mi ona przypomina trochę piwo. Takie albo piwo, albo właśnie podpiwek. Ta nuta zaczęła dominować. Zgubiły się te skórzaste i owocowe nuty. Zostaje mi gdzieś taka nutka właśnie śmieszna, piwna. Skąd się bierze posmak i dlaczego on jest w ogóle inny od zwykłego smaku? To wina naszego mózgu, który bez przerwy analizuje bodźce, które dostaje z ust. A dostaje te bodźce cały czas, ponieważ coś tam na języku zostało, coś tam jeszcze gdzieś mamy w gardle. Mimo że główny napar już zniknął i ten napar ze swoim głównym aromatem zniknął, zostało jakaś resztka. Mamy po prostu
jakby mokre usta ciągle tą herbatą, mamy gdzieś ten aromat, on dociera też z opóźnieniem do mózgu, mózg go interpretuje z opóźnieniem, no i nagle okazuje się, że po chwili zaczynamy czuć coś zupełnie nowego, ponieważ mózg jakby nadążył, opisał to, co teraz jest, opisał w sposób, którego się nie spodziewaliśmy. Więc może nie do końca jest to jakaś cecha rozpoznawcza, ale warto opisać posmak, bo czasem jest bardzo ciekawy. I nie zawsze jest to po prostu jakiś aromat, ponieważ może to być czysty smak. Tak jak na przykład w puerach mamy słodycz powracającą, czyli po chwili robi nam się w ustach słodko. Nie w każdym puerze, ale jest to cecha rozpoznawcza puera i cecha opisywana. Czy słodycz powracająca jest intensywna, czy nie. Czyli coś, co nie jest aromatem. Po prostu robi się słodkie. Jakby cukier nagle pojawia się. Ciekawostka w puerach. Kiedy do opisu nie używacie takich naczyń, tylko jakichś innych, warto o tym wspomnieć, ponieważ powtarzalność naczynia jest również istotna, ale także powtarzalność wody. Jeżeli użyliście wody kranowej albo mineralnej jakiejś konkretnej firmy, warto poczytać, jakie tam minerały są, jaka ich proporcja jest i w ten sposób również nanieść taką notatkę, po to, żebyśmy mogli tę samą herbatę w jak najbardziej powtarzalny sposób zaparzyć i opisać. To też opisujcie totalnie wszystko, co można i twórzcie w ten sposób jak najbardziej rozbudowane opisy herbaciane, które dostarczą Wam, im bardziej będą bogate, tym więcej satysfakcji. To tyle, jeśli chodzi o przydługawy nieco przewodnik do analizy sensorycznej i opisu herbacianego. Mam nadzieję, że na coś Wam się to przyda i mam nadzieję, że zaowocuje to ciekawymi opisami herbaty, a przynajmniej dobrą zabawą przy próbach tego, czy też może próbach określenia swoich predyspozycji do bycia sensorykiem. Czyli krótko mówiąc, liczenia niebieskich kubków smakowych, co uważam, że jest szalenie zabawne. Rzucajcie foty gdzieś tam na portale. Na pewno wszyscy będą ciekawi, dlaczego macie niebieski język. My na pewno polajkujemy. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie i czy macie jakieś uwagi, czy zajmujecie się sensoryką. Jesteśmy bardzo zainteresowani wszelkiego rodzaju opiniami. No i do zobaczenia na czajnikowy.pl.